Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się butami Jordan Aero Bunny. Twarda jodełka praktycznie przez całą długość podeszwy, przednia część podeszwy środkowej. Bieżnik nie jest głęboko żółwiony, ale jest dosyć twardy, więc myślę, że można spróbować grania na zewnątrz. Na części piętowej mamy rozdzielone jakby na trzy części klasyczna jodełka. Po zewnętrznych częściach mamy do czynienia z innym wzorem bieżnika, żółwionym trochę głębiej. Oraz mamy również panel stabilizacyjny, wiadomo, w środkowej części podeszwy. Podeszwa zdjęta praktycznie z buta Aeroflight, jest kopią bliźniaczą, więc jeśli chodzi o przyczepność, jak najbardziej polecam, z czystym sumieniem. Nie mam żadnych wątpliwości, na sali buty sprawdzały się bardzo fajnie. W przedniej części buta mamy system Zoom, reszta buta jest topianka. Jeśli chodzi o amortyzację, mój ulubiony rodzaj, który ja odczuwam tak, że nie jest taka mięciutka i taka bardzo odczuwalna za każdym razem, gdy wyskakujemy, szczególnie na pierwszych treningach. Ale po treningach nie macie obolałych stawów, nie macie obolałych kolan itd., itd. Czyli nie skupiamy się na tym, żeby było miękko i bardzo wygodnie, skupiamy się na tym, żeby rzeczywiście to działało i w tym bucie tak jest. Jak najbardziej Wam również polecam, będzie za to wysoka ocena, bardzo miło, jestem zaskoczony tą amortyzacją. Jeśli chodzi o wentylację, sam materiał nie jest materiałem, który bardzo grzeje nam stopę, nie jest materiałem, po którym gdy włożymy nogę do buta, czujemy, że kurczę, będzie gorąco. Jest to materiał, który oddycha jakoś. Natomiast w mojej opinii konstruktorzy mogli się troszkę bardziej postarać. Ja jestem zwolennikiem zawsze bardzo dobrej motywacji i bardzo zwracam na to uwagę. Oprócz języka z siatki, który dosyć przepuszcza to powietrze, nie ma zbyt wielu miejsc, które o tą wentylację by dbały, tak więc uważam, że jest ona średniej klasy i będzie tutaj również za to odpowiednia ocena. Nie jest najgorsza, nie jest najlepsza, jest średniej klasy. Chciałbym, żeby było lepiej, ale jest jak jest. But ma wiele innych pozytywnych cech. Polewka buta ze skóry lakierowanej, co możemy odczuć po dotyku. Zastosowano technologię Flywire, która sprawia, że but oprócz tego, że jest bardzo lekki, jest również stabilny i bezpieczny. Co mogę powiedzieć, to przede wszystkim, że w trenowaniu w tych butach odczułem, że nie ma żadnych luzów. Jeżeli są dobrze zawiązane, naprawdę świetnie ten but przylega do stopy i gra się bardzo komfortowo. Ochrona kostki i trzymanie kostki. Jest tutaj dosyć miękko. Nie jest to bardzo twardy materiał. Uważam, że mogłoby być lepiej, ale mogłoby być również gorzej. Tutaj ten wysoki tył, który jest usztywniony po to, żeby trzymać nam piętę, żeby noga nam nie latała podczas grania, również wpływa na to, że jest tutaj ochrona kostki i on jakby głównie się zajmuje tą ochroną kostki. Podczas treningu nie było sytuacji, w których na styku, w których mógłbym złapać tą kontuzję. Raz podczas poślizgu tam delikatnie bałem się o kostkę, ale okazało się po prostu, że but był rozwiązany i sam nie zadbałem o to, tak więc jak najbardziej materiał bardzo fajny, but lekki, but stabilny, przylegający do stopy, ochrona kostki na pewnym poziomie, nie najlepsza, nie najgorsza. Tyle jeśli chodzi o materiał. Buty prezentują się przepięknie, naprawdę bardzo mnie zachwyciły, jestem oczarowany tym modelem. Jeśli chodzi o materiał, bardzo fajny w dotyku, po rozbieganiu również jest plastyczny. Taka wersja kolorystyczna, macie również inne, pomarańczową i tak dalej, z tego co widziałem. Ta wersja kolorystyczna jak najbardziej mi odpowiada. Mamy tutaj skórę lakierowaną, na przodzie mamy takie przeszycie od sznurowadeł, które jest jakby dodatkową ochroną tutaj dla nas na palcach, żeby nie było tak miękko. Mamy materiał, który jest inny od skóry tutaj w górnej części, delikatna taka jakby pianka.
oraz oczywiście logo serii Jumpmana na języku oraz na panelu stabilizacyjnym tutaj na podeszwie i na prawej tutaj części buta, jeśli chodzi o buta prawego. Jeśli mówimy o wyglądzie, naprawdę nie ma się do czego przyczepić i sam wygląd oceniam maksymalnie, ponieważ but jest piękny, but przykuwa uwagę, każdy kto go brał do ręki mówił: kurczę, mega spoko buty. Tak więc jeśli chodzi o wygląd, ocencie sami, ale bardzo Wam polecam tą wersję kolorystyczną. Świetny wygląd, bardzo lekkie buty, przylegające do stopy po rozbieganiu, po 2-3 treningach, ze stabilizacją kostki na odpowiednim poziomie, z dobrą przyczepnością, z twardą gumą, którą możecie zaryzykować używanie na outdoorze. Tak więc jest to but kompletny, stworzony na obraz aeroflightów. Jeżeli takie buty Wam odpowiadały, możecie zastanowić się nad tymi. Naprawdę wizualnie niesamowicie robią wrażenie. Przez kamerę na pewno tego nie oddamy, ale polecam Wam sprawdzenie tego modelu. I zapraszam Was do sprawdzania innych recenzji. Będziemy starali się coraz bardziej ciekawie przyglądać się innym butom. Zapraszam do kontaktu, zostawiamy komentarzy. Pozdrawiam Was serdecznie w imieniu Basketowego.